Dzień dobry, cześć i czołem. W jednym z ostatnich odcinków pokazywaliśmy Wam renowację cegły od A do Z. Była to renowacja cegły w naszej starej piwnicy i pokazywaliśmy tam wszystkie etapy związane z jej oczyszczeniem, wycięciem starej fugi, naprawieniem ubytków i wyfugowaniem. Ale to była renowacja od A do Y, bo zabrakło tego finalnego etapu, czyli impregnacji. Impregnacji, która ma ochronić tą cegłę na lata i, jak to Dawid tam twierdził, wydobyć jej wewnętrzne piękno. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Oczywiście to nie może być taki prosty odcinek, że weźmiemy sobie impregnat, popaćkamy te ściany i pokażemy Wam, że jest efekt wow. Nie, to jest kanał Sobie Robię. Sobie robię pod górę i sobie robię życie trudniejszym. W związku z tym zgromadziliśmy kandydatów w liczbie 3 na nasz wymarzony impregnat i będziemy je dzisiaj przed robotą testowali. A dlaczego? Bo ta piwnica nas kosztowała tyle wysiłku, że jakbyśmy teraz użyli impregnatu, który na przykład okaże się nie do końca spełniający nasze oczekiwania, to ja bym chyba całą tą chatę już była gotowa wyburzyć. Dlatego przystępujemy do tak zwanego testu porównawczego. Umówmy się, nie chodzi o nasze oczekiwania, tylko o Oli oczekiwania względem efektu finalnego, bo dla mnie to jest w sumie mało istotne, czy to będzie tam bardziej się błyszczało, mniej błyszczało, będzie ciemniejsze czy jaśniejsze, ale Ola ma tutaj wysoko postawione standardy, w związku z tym musimy wykonać test. Lecimy z tym testem, bo musimy coś wybrać, a czas ucieka, a robota sama się nie zrobi, a żeby ją zrobić, no to musimy mieć ten impregnat. Tak, więc krótkie resume każdego z naszych kandydatów. Zaczniemy od kandydata numer 1. Pochodzi on z, jak kolor już Wam może wskazywać, z Francji. Nazywa się Protect Guard, czyli chroni. Chroni. Chroni, moi drodzy, tak. Kamień, beton, tynk, terakota. Nie ma tutaj wprost wymienionej cegły, natomiast ten produkt wybraliśmy, ponieważ jest polecany przez ceglany, zdaje się, Renesans, czyli firmę, która handluje tymi właśnie wszystkimi płytkami ceglanymi. No a skoro oni to polecają u siebie na stronie, no to chyba się na tym znają. No tak mi się przynajmniej wydaje. Z istotnych cech charakterystycznych tego produktu jest również to, iż on tutaj ma taką piękną, zieloną nalepkę, która mnie oczywiście chwyciła za serce. Przyjazny dla środowiska. A dlaczego jest przyjazny dla środowiska? No bo jest na bazie wody, czyli teoretycznie nie zawiera tych wszystkich dziwnych chemicznych rzeczy, które tym drzewkom mogą szkodzić. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że jest nietoksyczny i bezzapachowy, czyli będzie można pracować bez maski prawdopodobnie. Tak jest. Jeśli chodzi o cenę, to ceny będziecie widzieli na ekranie, dlatego że nie pamiętam z głowy, ile poszczególne specyfiki kosztowały, ale Wy już to widzicie. Kandydat numer 2 to produkt firmy Remers. Wybraliśmy go dlatego, że kolega Tomek, który zajmuje się renowacją zabytków, powiedział, że oni właściwie nie używają żadnej innej chemii, tylko wyłącznie produkty Remersa, bo są po prostu sprawdzone i profesjonalne. Jak na profesjonalny produkt przysłało, na nim nawet nie ma żadnych marketingowych informacji, do czego on służy. Nie ma też nalepki z zielonym drzewkiem, za to jest taka z dziwnym takim tutaj czymś żrącym, wykrzyknikiem. Białe, czerwone, czarne i wykrzykniki, to mi tak się kojarzy dosyć. No tak, bo tutaj jest jeszcze taka jedna informacja, made in Germany, produkt niemiecki. A oni na chemii to się znają. Tak. I słuchajcie, tu jedyna informacja, że jest taka, że jest to impregnat hydrofobizujący i musiałem sięgnąć do karty technicznej, no bo z opakowania się nic więcej nie dowiecie. Informacja jest prosta. Pracować w masce. To jest produkt na bazie rozpuszczalników, nie na bazie wody, tylko na bazie jakichś pewnie ropopochodnych rozpuszczalników. W związku z tym jest po prostu niebezpieczny, jeżeli by się go wdychało. Myślę, że chyba nawet tutaj przy takiej niewielkiej ilości też będziemy używali maski. Mhm. Jedna istotna rzecz, bo tak tą tutaj puszką machałeś. O, faktycznie. I wiecie co, no to jest ten typ opakowań, którego ja osobiście nie znoszę, bo ja nie lubię tego otwierać. Lepiej się odkręca. A z tym to czasami muszę Dawida zawołać do pomocy. Ale wiecie co, jak to rozpakowywałam z kartonu, no to widziałam, że karton jest lekko mokry i teraz tutaj tak widzę, że faktycznie tak. Ciekawe, coś ciekawe cieknie. Ile zdążyło już wypłynąć z tej puszki, bo nie wiem w jakiej pozycji ona tutaj leżała. No dobrze, do tego za chwilę wrócimy. Uważam, że to jest słabe. Natomiast okej, przejdźmy do kandydata numer 3. Kolor biały, jak nasz polski biały bocian.
bo i produkt jest polski. Także tu pierwsza istotna uwaga. Ja mam tutaj taki list, który dostaliśmy razem z tym produktem i ja zawsze się chwytam na te tanie zabiegi marketingowe, ale to jest napisane: Szanowny Panie Dawidzie, dziękujemy. To do mnie jest list, co ty tutaj moje listy czytasz? Tak, ale to było dołączone i to uważam, że jest bardzo miłe spersonalizowanie tej przesyłki. Ja wiem, że to wszyscy kupują na tym Allegro, no ale no co, Panie Dawidzie, super. A dlaczego wybraliśmy ten produkt? No bo on właśnie jest, w sumie ma dobry marketing. Jest kilka filmików na YouTubie, gdzie ten produkt jest pokazywany. To jest, moi drodzy, dokładnie Stones Lacquer? Jak to się czyta? To jest takie połączenie chyba angielskiego, francuskiego, jeszcze innych rzeczy. Dobra, najważniejsze. Preparat do usuwania wykwitów wapiennych. Uwaga! Cięcie! Słuchajcie, mamy drobny problem. Mamy drobny problem techniczny, bo chyba otrzymaliśmy nie to, co powinniśmy byli otrzymać. Ale ja już tutaj doczytałem, że tutaj mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełnił wszystkie Państwa oczekiwania. Nie do końca, więc może. Ja może już zacznę się kontaktować ze sprzedawcą, nie wiem, jak na to zareaguje. W pierwszej kolejności sprawdź, czy zamówiłeś dobry produkt. Tak, tak. No, jedyny problem jest taki, że jak zamówiłem niewłaściwy, no to minął miesiąc od momentu, kiedy ta paczka tutaj dotarła i leżała zapakowana i nawet nie sprawdziliśmy tego. Dzisiaj to dopiero otworzyliśmy, więc zobaczymy, jak sprzedawca na to zareaguje. To będzie dodatkowy test oprócz impregnatu, będzie jeszcze to test sprzedawcy. Uwaga, to nie jest ustawka, to jest po prostu standard tego kanału. Jak coś może pójść nie tak, nawet w testach porównawczych to właśnie poszło. Czyli dzisiaj zdaje się, że porównamy sobie dwa preparaty. Nie, myślę, że porównamy sobie trzy preparaty, to znaczy wy sobie porównacie trzy preparaty dzisiaj, a my będziemy musieli poczekać i dograć po prostu materiał, ale wy to zobaczycie jednym ciągiem. Powiem wam w sekrecie, z Dawidem nie ma lekko. Nawet prosty test potrafi skomplikować tak, że jeszcze tylko prawie brakowało, żeby tutaj trzeba było budować laboratorium do przeprowadzania tego eksperymentu, bo przecież musi być zachowany pełen obiektywizm. W tym oto celu zostałam wysłana do sklepu, ażeby zakupić trzy jednakowe pędzle, żeby tutaj, wiecie, nie okazało się, że mamy jakieś resztki po czymś, na przykład na którymś z pędzli. Musiałam również zakupić trzy jednakowe podstawki. No i oczywiście mamy trzy cegły. Cegły nigdy nie będą identyczne, ale każda z nich z założenia ma stronę licową i stronę ciętą, bo chcemy pokazać, jak te impregnaty działają na obu tych warstwach. Z jednej prostej przyczyny. Bardzo często można sobie po prostu kupić te płytki właśnie ceglane w formie lica albo ze środka, tą właśnie stronę ciętą. Te cięte są tańsze, więc wiecie, to też jest fajne, żeby wiedzieć, jak ta strona cięta zachowuje się z takim impregnatem. Co więcej, ponieważ cegły oczywiście mogą być w różnych odcieniach i to również może wpłynąć na jakość naszego eksperymentu, na jednej cegle będziemy mieli dwóch przedstawicieli każdego kraju, czyli Francja, Niemcy, Francja, Polska, Niemcy, Polska. Mam nadzieję, że nic nie pomylę, bo jak kierownik eksperymentu zobaczy, że coś jest nie tak, to każe mi to powtarzać na bank. Także biorę się do roboty. I nareszcie zaczynamy eksperyment. Odkurzyliśmy już te nasze cegły, no i teraz możemy się zabrać do nakładania poszczególnych preparatów. Dobrze, zaczynamy od jedyneczki, czyli Protect Guard. Jedyneczka nie dlatego, że go faworyzujemy, ale załóżmy, że jest najbardziej wysunięty na zachód i my idziemy od strony zachodniej, więc jest pierwszy od strony zachodniej. Czemu nie? Produkt numer 2. Ramers.
Dobra, zaczyna się robić skomplikowanie, ale okej. Okay. Metoda jest taka, na razie wezmę wszystkie jedynki do siebie i użyję pierwszego preparatu, a potem będę robiła to samo z kolejnymi. Mam nadzieję, że dzięki temu nic nie pomylę. Dobra, skupiam się. Otwieramy naszego Francuza, numero uno. I test zapachu. No, faktycznie, nie śmierdzi aż tak mocno. Takim troszeczkę słabszym domestosem. Nieźle. Nalejemy sobie tylko tyle, żeby za dużo tego preparatu tutaj nie zużyć. Bo tak naprawdę tej powierzchni nie mamy zbyt wiele do malowania. No i tak, zaczniemy sobie, na pewno upewnię się, jedynka, 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 jedynka. I tak jak mówiłam, zaczniemy sobie od strony ciętej. Ok. I tutaj mamy lico. Według tutaj instrukcji producenta to jest preparat, który nakłada się tak zwane mokre na mokre, czyli nie zostawiamy tego do całkowitego wyschnięcia, tylko w momencie, kiedy to lekko podeschnie, ale nie do końca podeschnie, wiecie, w odpowiednim momencie, no to wtedy nakładamy drugą warstwę. Ok, mamy już to tak lekko podeschnięte, więc myślę, że możemy już nakładać drugą warstwę. Jeżeli chodzi o metody nakładania, to ten preparat możemy nakładać albo pędzlem, albo wałkiem, albo takim pistoletem. Jedyneczka nałożona, więc odstawimy ją sobie na bok, żeby nam się tutaj nic nie pomyliło. Odstawię sobie również ten pojemnik i pędzel, żeby nie było, że pomylę pędzle. I teraz przechodzimy do sąsiada zza zachodniej granicy, czyli do Remersa. No i tutaj tak, ja nie lubię pracować specjalnie w masce. Dawid mi zawsze każe ją używać, ale najpierw przeprowadzę test nosa. Jak będzie bardzo śmierdziało, to wtedy użyję maski. A jak nie, to przecież szybko to zrobię, nic się nie... Dobra, czas na test nosa. Czy trzeba używać maski, czy nie? No tutaj troszeczkę bardziej niż domestos, ale wiecie co, maskę mam na podorędziu, ale tego jest naprawdę tak niewiele do pomalowania, że dobra, jadę z tematem, póki Dawid nie widzi. Jakbym zaczęła mdleć, to dzwońcie do niego. Ło. I to jest właśnie to, czego nie znoszę w tych puszkach, nie? One wiecznie się, kurde, wylewają. Dobra, dwójka. Gdzie mamy dwójkę? Tu mamy dwójkę. I nakładamy dokładnie tak samo, czyli najpierw lico. No i tutaj mamy ciętą stronę. Tak jak powiedziałam, nie śmierdzi jakoś super mocno, natomiast jeżeli miałabym tego nakładać więcej, to wydaje mi się, że jednak wolałabym to robić w masce. Ramersa również nakładamy w dwóch warstwach i również tą metodą mokre na mokre, czy tam mokre na wilgotne, zwał jak zwał. Podobnie jak Francuz, może być nakładany natryskowo, ale dopuszczalne jest również używanie pędzla, czy tam wałka. No i my właśnie tego pędzla tu używamy. Dobra, mamy to już wstępnie podeschnięte, więc nakładamy drugą warstwę. Tutaj jeszcze jedna uwaga w kwestiach zasad bezpieczeństwa. O ile Dawid goni mnie o używanie maski z efektem takim, jakim widzicie, czyli maska leży sobie tutaj, tak ja gonię jego z jeszcze gorszym efektem o używanie rękawiczek. Tutaj w przypadku tych puszek i tego, jak to funkcjonuje i że to się wiecznie rozlewa, no to naprawdę warto ich używać. Magia czasu, magia ekranu. Dla Was to był moment, dla nas to trwało troszkę dłużej.
Tak, te cegły zdążyły już tutaj naprawdę mocno wysnąć, będziemy mogli dobrze ocenić efekt. Ale uwaga, to nie dlatego tyle trwało, że sprzedawca ociągał się z wysłaniem poprawnego produktu, tylko po drodze przydarzyła nam się majówka i uwaga, postanowiliśmy zrobić sobie małe wolne. Tak, zrobiliśmy sobie wycieczkę i wycieczkę, gdzie to możecie zgadywać, wrzucimy wam kilka zdjęć. Konkurs, kto zgadnie, gdzie byliśmy na wakacjach? Jeszcze nie wiem, co będzie nagrodą. Uścisk dłoni prezesa albo pani kierownik. W każdym razie planowaliśmy sobie nawet wziąć kilka lekcji fachwerku. Fachwerku, natomiast niestety szkoła akurat nie prowadziła kursów, a poza tym, a właśnie nie miałem podpowiadać, gdzie byliśmy, więc nie powiem, w jakim języku w niej mówiono. W każdym razie w takim, w którym my nie mówiliśmy. Tak. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że przecież gdyby to była telewizja, to by się rozegrało zupełnie inaczej. O nie, ile czasu to teraz nam zajmie, żeby otrzymać nowy produkt? Otóż nie, on już tutaj jest. Sprzedawca okazał się być nadzwyczaj pomocny i szybki. Cudownie. Dobra, śmiechy, chichy. Ale rzeczywiście tu duży plus dla sprzedawcy. Zadziałał błyskawicznie i co najważniejsze, powiedział, że ten niepoprawny produkt to możemy sobie zachować. Nie, więc... to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że dostał właściwy produkt. Nie, dostaliśmy coś za free, a ja lubię dostawać rzeczy za free. I powiem wam, że ten zmywacz do tych osadów na pewno się przyda, ale to w innym odcinku. Niektórzy, którzy już obserwują nasz Instagram i inne społeczności, to wiedzą, do czego będzie użyty. Wracamy w każdym razie do testu naszych impregnatów. Mamy właściwy produkt. Tak, produkt polski, o czym mówiłam, przedstawiając go po raz pierwszy, nadal jest produktem polskim. Tak, mamy tutaj typowy lakier do powierzchni mineralnych. Bezbarwny, rozcieńczalnikowy lakier tworzący powłokę do dekoracji oraz wzmocnienia powierzchni. Na zewnątrz i do wewnątrz. Także... No dobrze, zostawmy już może tą kwestię specyfikacji technicznej. Proponuję szybko przystąpić do tego testu, no bo w końcu musimy te nasze ściany zaimpregnować. Ten środek ma jeszcze więcej tych takich tutaj kwadracików biało-czerwonych z wykrzyknikami. Co za tym idzie, ponownie pewnie powinnam używać maski, zwłaszcza, że tu jest napisane, że połknięcie dostanie się przez drogi, może grozić śmiercią, szkodliwe w kontakcie ze skórą, więc zasadniczo rękawiczki, maska i przystępujemy do działania. Mój osobisty mały minus to znowu te opakowanie, którego ja bardzo nie lubię i którego nie lubię otwierać, ale dzięki temu, że mamy taki piękny nożyk Olfy z takim magicznym dynksem tu na końcu, to powiem wam, że żadna puszka nie stanowi już dla mnie wyzwania. Natomiast ta puszka, w przeciwieństwie do puszki Remersa, ma jeden zasadniczy atut. Nie przecieka. Dobra, wykonujemy test zapachu. No powiem wam, podobnie jak Remers, zapach taki, w którym nie chciałabym zbyt długo przebywać, natomiast mamy do wykonania tak małą robótkę, że nie będę nakładała maski. Dobra. Nalewamy sobie w nasz podajniczek. Jakby ktoś się zastanawiał, o, i to jest to, czego nie lubię w puszkach. Już mi coś pociekło. No ale dobra, trudno. Czyściuteńki, świeży pędzel. I pierwsza uwaga, on jest dużo gęstszy niż, niż te pozostałe preparaty. Jest taki bardziej oleisty. Dobra, malujemy trójkę. Dawno nas tu nie było, więc teraz się upewnię, gdzie ta nasza trójka jest. Trójkę mamy tu, więc zaczynam malowanie. OK, trójeczka załatwiona i lecimy z trójką kontra jedynką, czyli pojedynek polsko-francuski. W przeciwieństwie do Francuza i Niemca, ten produkt polski jest zalecany jako produkt jednowarstwowy. Drugą warstwę stosuje się tylko w przypadku mocnego wchłaniania się lakieru przez materiał. Nasza cegła chyba aż tak mocno nie będzie piła, także poczekam. Chociaż. Zobacz, chociaż... tu już jest suchutkie. No prawie suchutkie. Dobra, 60 minut. 60 minut jest tu napisane, że to schnie, więc wracamy po tym czasie, żeby sprawdzić, co my tutaj uzyskaliśmy.
Smaczna kawusia gotowa, ale to nie dlatego, że ten test już trwa tak długo, że po prostu bez kawy nie jesteśmy w stanie go dokończyć. Przechodzimy do testu plamy. Testu w najlepszym stylu reklam do proszków z lat 90. Pozwoliła mi śpiewać. Nie pozwoliłam. W każdym razie, my nie planujemy naszych ścian plamić ani winem, ani olejem, ani również kawą. Natomiast na pewno będą wśród naszych widzów osoby, które taką cegłę będą miały w kuchni, a tam te rzeczy mogą się już Wam przydarzyć. Dlatego my przeprowadzimy ten test za Was. Tak, ten test za chwilę przeprowadzimy, natomiast myślę, że powinniśmy zrobić jeszcze jedną rzecz przed tym testem, a mianowicie ocenić aktualny stan wizualny. Tak, i efekt, który uzyskaliśmy przy użyciu tych trzech różnych impregnatów. Także przystępujemy do oceny wizualno-kolorystycznej. Zacznijmy od strony ciętej, bo po pierwsze ono dla nas jest ważniejsze, bo nasze cegły już nie mają oryginalnego lica, a po drugie myślę, że chyba będzie bardziej się uwidoczniła różnica. I teraz bardzo ważna uwaga, nie możemy porównywać efektu kolorystycznego pomiędzy różnymi cegłami. Musimy na tejże samej cegle, dlatego że cegły same z siebie mają jakiś kolor i porównanie cegły bardzo jasnej do jakiejś ciemniejszej wprowadziłoby nieuprawnioną ocenę. Błąd pomiaru. Błąd pomiaru. Oddaję kierownicy głos, dlatego że ja się podobno na kolorach i tak nie znam. Zasadniczo aspekt wizualny to jest aspekt, który bardzo ciężko oceniać, bo to wszystko zależy, jaki efekt chcecie osiągnąć. Ale pierwsza refleksja po zdjęciu tutaj taśmy jest taka, że mamy preparaty, które nam praktycznie zostawiają zero różnicy między cegłą oryginalną i cegłą zaimpregnowaną, ale mamy też preparaty, które zostawiają nam dużo ciemniejszy kolor. I wiecie, i teraz musicie sobie zadać pytanie, jaki efekt chcecie osiągnąć? Zaczniemy zgodnie z chronologią od naszej jedyneczki, czyli produktu francuskiego. Ten produkt mamy nałożony na tej cegle oraz na tej cegle. Jak widzicie, praktycznie nie ma żadnej różnicy na ciętej cegle między oryginałem a częścią zaimpregnowaną. Jeżeli spojrzymy sobie na część licową, to dokładnie wygląda to tak samo. Musiałabym się bardzo mocno przyjrzeć, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie tu jest odcięcie od taśmy. Ale jak się mocno przyjrzę, to widzę. Na drugiej cegle, no bo oczywiście ta cegła mogła być błędem pomiaru. Spójrzmy sobie tutaj. Jedynkę mamy w tym miejscu. Tu jest cegła oryginalna. No i zasadniczo różnicy też nie widać. Produkt numer 2. Niemiec. No i Niemca mamy w tym miejscu oraz Niemca mamy w miejscu tym. Jak widać, różnica między częścią oryginalną a zaimpregnowaną jest, natomiast jest ciutkę chyba bardziej wyraźny niż Francuz. Spójrzmy sobie na część licową. No to szczerze powiedziawszy już nie widzę takiej dużej różnicy. No ale właśnie, no i to jest to ciekawe, jak ten impregnat działa z licem, a jak z częścią ciętą. Jeżeli spojrzymy na tą cegłę, no to tutaj już różnica jest bardzo wyraźna. Jeżeli spojrzymy na lico, tak samo. No i chyba to jest ta cegła, na której najbardziej widać różnicę między impregnatem, a częścią niezaimpregnowaną. I czas na naszą trójeczkę. Trójeczkę mamy w tym miejscu oraz mamy w miejscu tym. No i tak, tu od razu widać, że kolor jest zdecydowanie ciemniejszy niż oryginał, jeżeli chodzi o część ciętą. No i dokładnie to samo, jeżeli chodzi o część licową. No mówię, no tutaj to już nie musimy się zastanawiać, czy widać jakąś różnicę, bo po prostu jest bardzo wyraźna. Dokładnie to samo widzimy na drugiej cegle porównawczej. Tutaj także ta różnica jest bardzo duża. Jeszcze fajnie ją widać na tym zaciapanym chyba smołą fragmencie. On się aż błyszczy.
A na tym licu, na tym cięciu, no to już ewidentnie różnica jest bardzo wyraźna. Przechodząc do podsumowania wizualnego, powiem szczerze, sama mam dylemat, co bym wybrała, bo wszystkie te cegły wyglądają fajnie. Jedna jest bardziej przytłumiona, czyli najbardziej przytłumiona jest francuska, średnio przytłumiona jest niemiecka, a polska jest mega wyraźna. Więc wiecie, zadajcie sobie pytanie, co wam bardziej odpowiada. Ja chyba bym się zdecydowała na coś pośredniego, czyli po prostu na Niemca. Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ścianie. Czy my się wreszcie będziemy mogli napić kawy? Nie, ale możemy ją wylać na cegłę. Czy to ci sprawi tak samo dużą radość? Kawy jest na tyle, na szczęście, na tyle dużo, że myślę, że i na cegłę, i dla nas wystarczy. Będziemy przeprowadzali ten test z 3 kawkami, dobrze tak powiedziałem? Z 3 kawkami. Trudne słowo. Tak, żebyśmy na każdą cegłę sobie tam wylali mniej więcej taką samą ilość tego płynu. I tak jak Ola powiedziała, płyny będą 3, czyli będziemy mieli kawę, będziemy mieli wino i będziemy mieli... Olej. Dobra, ja się biorę za kawę. Z tym testem generalnie mam tylko jeden problem metodologiczny, bo jeżeli my zrobimy te plamy, no to zazwyczaj ktoś chyba od razu zaczyna je wycierać, tak? Raczej to nie stoi. Chyba, że jest to wino w czasie imprezy, którego nikt nie zauważa. No dobrze, zrobimy sobie tutaj plamy i przetrzemy je powiedzmy w ciągu tam kilku sekund czy kilkunastu sekund i zobaczymy, jaki będziemy mieli efekt. Najpierw zrobimy sobie na ciętych, a później na licach. Dobra, zaczynamy od wina. Zanim przejdziemy do grand finale, czyli efektu impregnatu na ścianie, bo jak widzicie lub słyszycie, my już je zużyliśmy, co oznacza, że ściany są zaimpregnowane. No, musimy podsumować wyniki naszego testu. Testu na plamę, który mimo szczerych chęci okazał się testem chyba nie do końca dopracowanym. Tak, myślę, że przede wszystkim chyba większą powierzchnię byśmy musieli mieć, żeby to zrobić, a poza tym chyba sposób usuwania tych płynów był nie do końca dobry, bo ten sposób powodował, że one się rozmazywały po całej powierzchni. Jak się rozmazywały po całej powierzchni i ją całą pokryły, no to trudno ocenić, czy gdzieś została plama, czy nie. Zwłaszcza, że był tam olej, a jak wiadomo, olej tak ładnie wszystko wyrównuje i też po części impregnuje. Ale uwaga, to nie była moja wina. To on wymyślił, żeby ten test robić w ten sposób. Ale to nie ja wymyślałem sposób wycierania. Na swoje usprawiedliwienie mamy tylko tyle, iż jest to nasz pierwszy eksperyment tego typu. Obiecujemy solennie, że w przypadku kolejnego poprawimy się. Ja mam nadzieję, że nie będziemy już więcej testów impregnatów robić, chociaż kto wie. Mimo tego błędu, który popełniliśmy, jeżeli chodzi o metodologię, to myślę, że pewne wnioski możemy wysnuć. Jeżeli spojrzymy sobie na stronę licową, to powiem wam szczerze, ja tutaj jakichś większych różnic nie widzę. To może dlatego, że te cegły same z siebie są takie plamiaste i po prostu te plamy tu zniknęły. Natomiast nie da się stwierdzić jakichś większych różnic pomiędzy tymi środkami. Albo po prostu wszystkie 3 środki równie dobrze radzą sobie z plamami i z impregnacją na stronie licowej. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ciętą, no to tutaj już mamy ciut inne wnioski. I o ile Francuz i Polak, rzeczywiście tutaj nie widać żadnych plam, o tyle w przypadku Remersa powiem wam, że jesteśmy trochę zaskoczeni, bo tak, Remersa mamy tu i tu.
I o dziwo, tu gdzie właśnie pojawiło się to takie moje niezbyt poprawne wycieranie, no to mamy po prostu maza. Tu mamy różnicę, tu mamy część poplamioną, tu mamy tak jakby ten maz się właśnie tak rozchodził. Czyli mamy po prostu różnicę. A co więcej, tutaj widać resztki plam. Podejrzewam, że powinien. Tak, i tutaj jest ta sama historia, czyli tu, gdzie było to ściągnięte, jest ciemniejsze, a tutaj, gdzie został fragment cegły, który nie był paćkany później tymi plamami, jest to jaśniejsze, więc ewidentnie tutaj różnicę stwierdzić możemy. Oczywiście można powiedzieć, że metodologia była słaba, więc może gdybyśmy inaczej wycierali te pozostałe części, też by tam było coś widać. Natomiast no, efekt jest, jaki widzicie, i już nic więcej z tym nie zrobimy. Mamy jeszcze jedne przemyślenia co do tych produktów. Jeżeli chodzi o Francuza, on z nich wszystkich jest najbardziej hydrofobowy. Czyli te plamy Fobie na ciecz. Dokładnie, teraz zapamiętam. W każdym razie, plamy się Francuza nie mają i to nawet plamy z wina. Ale w momencie, kiedy tą plamę na świeżo ścieraliśmy, to wyobraźcie sobie, że na dzień dobry pojawił się wielki taki kawał plamy, która na tym została. I sobie pomyśleliśmy, aha, jednak mamy haka na Francuza. Ale po chwili ta plama zniknęła. Więc jednak Francuz sobie z winem radzi bardzo dobrze. Ma to we krwi. Natomiast jedna uwaga odnośnie Polaka. On najbardziej ze wszystkich tych środków zostawia taką warstwę na powierzchni cegły. I być może to powoduje, że po prostu te plamy się go nie trzymają. Temat plam jest zamknięty, a teraz zapraszamy Was do naszej piwnicy. Gdzie będą trzy różne ściany, zaimpregnowane trzema różnymi środkami. Zanim zaczniemy omawiać tą kolorystykę i efekty, to może tytułem wstępu, jak w ogóle udało nam się, czy może no udało się, to nie było skomplikowane, ale dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na użycie trzech różnych impregnatów w jednej piwnicy? Mamy tutaj dwa pomieszczenia, więc jakby estetycznie byliśmy w stanie to rozdzielić. Czyli tutaj użyliśmy preparatu numer 3. On się Oli nie do końca podobał, jeżeli chodzi o efekt kolorystyczny, ale tym pomieszczeniem zarządzam ja, więc mogłem sobie tutaj na to zdecydować. Jeżeli chodzi o dalszą część piwnicy, do której zaraz przejdziemy, to tam użyliśmy jedynki i dwójki. Po pierwsze, nie ma tak dużych różnic kolorystycznych, a po drugie użyliśmy... Zresztą za chwilę zobaczycie. Na razie skupmy się na preparacie numer 3, czyli na polskim produkcie. No i tutaj jest dokładnie to, co sygnalizowałam Wam przed momentem, czyli ta warstwa, która się tworzy na powierzchni tej cegły. Ona jest lekko błyszcząca. To jest ten efekt, którego ja bardzo chciałam uniknąć i cieszę się, że zostało to użyte w pomieszczeniu, do którego nie planuję wchodzić, bo jak dla mnie to się błyszczy za mocno. Wybaczcie, takie moje prawo. Słuchajcie, myślę, że Ola przesadza. Zobaczcie, to jest cegła po piaskowaniu i tutaj tego efektu wybłyszczenia praktycznie nie widać. No może jak ktoś jest bardzo wyczulony, to okej. Okay. Natomiast jeżeli jest to typowo licowa cegła, no to faktycznie. No to jest po prostu pokryte warstwą lakieru, no i no co tu wielce ukrywać. No lekko się błyszczy, wygląda to po prostu jak klinkier. Natomiast czy to się komuś podoba, czy nie, no to jest kwestia własna, więc jeżeli komuś się ten efekt podoba, jak najbardziej tego środka można użyć. Jeżeli się nie podoba, no to cóż. Po prostu jest to kwestia innej estetyki. Postanowiliśmy przeprowadzić jeszcze jeden mały test, ponieważ wina nie mamy żadnego na podorędziu. Będziemy używać wody. Mamy tutaj nasz zraszacz i zobaczymy, jak ta ściana reaguje na czystą, zwykłą wodę. Wszędzie jest ok, ale widać, że na tej części, która się nie błyszczy, no ten efekt hydrofobowy nie jest taki widoczny jak na części tej błyszczącej. Więc może faktycznie to błyszczenie ma tutaj decydujące znaczenie dla samej impregnacji. Preparat numer 2, czyli Remers. Ładny. Tu w ogóle za bardzo nie widać, tak na pierwszy rzut oka, że ta ściana jest zaimpregnowana. Natomiast ona nie jest zaimpregnowana w całości. Tutaj widać, w którym miejscu skończyliśmy impregnację. Tu jest cegła zaimpregnowana, tu jest niezaimpregnowana. I rzeczywiście tą różnicę, jeżeli mamy dwie te cegły obok siebie, faktycznie widać. Natomiast na tej części, no to jak dla mnie ten efekt jest bardzo fajny. Jeżeli ja to miałbym oceniać, to jest efekt lekkiego przyciemnienia, czyli ta cegła jest lekko ciemniejsza niż to, co było.
I też moim zdaniem bardziej wydobyte są kontrasty, czyli jest uwypuklona różnica pomiędzy kolorami tymi ciemniejszymi i jaśniejszymi. Ładnie. A jak reaguje z wodą? No to zaraz zobaczymy. No tutaj ten test wody wygląda zupełnie inaczej niż na produkcie polskim. Nie ma tego efektu takiego kropelkowego. Kropelki są, ale w dużo mniejszym zakresie. Natomiast no, mam nadzieję, że impregnacja jednak zadziałała. Jak się wytrze, to nic nie widać. Jeżeli chodzi o efekt uzyskany przy pomocy tego francuskiego impregnatu, to opowie o nim Ola, bo mówiąc szczerze, ja od razu to protestowałem, bo powiedziałem, po co coś impregnować, skoro nie widać w ogóle, że coś się zaimpregnowało. Więc tak, użyliśmy Francuza w takiej wnęce, bo no wiedzieliśmy, że go więcej nie kupimy. Więc tego efektu rzeczywiście absolutnie nie widać. Tu nie ma takiego porównania jak w przypadku Niemca, że mamy część zaimpregnowaną i niezaimpregnowaną. Ale no powiem Wam szczerze, że ta cegła wygląda dokładnie tak samo jak przed impregnacją. No ale wiecie, ja uważam, że to jest bardzo dobry efekt naturalnej cegły, bez jakiejś tam podbijania koloru i w ogóle, ale z zachowaniem funkcji oczywiście impregnacyjnej i ochronnej. Czyli to, co chcemy uzyskać. I czas na test wody. Zobaczymy, jak Francuz radzi sobie z wodą. Jeśli chodzi o efekt, no to on jest praktycznie taki sam jak w przypadku Remersa. Nie ma tego efektu kropelkowania. Bo wcześniej z winem, no to te kropelki były bardzo wyraźne. Tutaj już ich tak nie widać. Natomiast wiecie, to jest Francuz, więc może po prostu to jest ta kwestia. On reaguje z winem, a nie z jakąś wodą. Woda jest dla zwierząt. Jedno jest pewne, niezależnie od tego, który środek wybierzecie, na pewno ściana zostanie zabezpieczona przed wodą, bo ta ściana została przez przypadek przed chwilą pomoczona. I tutaj, ja nie wiem, to było 3, 4, może 5 minut i ona już jest sucha. Ale to nie jest tak, że ta woda odparowała. Ona po prostu w te cegły wsiąkła. Wszystkie ściany, które mamy zaimpregnowane, a które popryskaliśmy, do tego momentu cały czas są mokre. Czyli woda nie wsiąka, tylko utrzymuje się na powierzchni. Tutaj w ramach porównania jeszcze ściana, która jest niezaimpregnowana żadnym ze środków, oprócz oczywiście naszych łez i potu w trakcie tej roboty. Jakie wnioski, pani designerko? Wnioski są takie, ale uwaga, to są wnioski tylko i wyłącznie nasze. Każdy może mieć inne. I wnioski z tych preparatów, które mieliśmy, bo wiemy, że one występują w różnych wersjach, czyli zdaje się, że tego francuskiego również da się kupić w wersji lekko przyciemniającej. Przyciemniającej, tak zwany wet coś tam, nie pamiętam. Wet look. Wet look, wet look, okej. Okay. Mokra Włoszka, a to Francuz. Dobra, nasze przemyślenia. Po pierwsze, nie ma jednego zwycięzcy. Polak, jak dla mnie, efekt ochronny przed plamami fajny, dobry, ale błyszczy się za mocno. Niemiec, wygląd super. Natomiast ochrona przed plamami tak se. Nie, może to od nas znowu błąd pomiaru. Natomiast jeżeli chodzi o Francuza, no to wygląd jak dla mnie jest spoko. Dla Dawida nie bardzo, bo po co używać coś, czego nie widać. Natomiast ochrona przed plamami super. Mankament? Cena. Więc wiecie, to już zależy od Was, co tak naprawdę chcielibyście wybrać i co Wam odpowiada. Napiszcie w komentarzach, który efekt Wam się najbardziej podoba. No i oczywiście, jeżeli macie inne propozycje impregnatów, których nie testowaliśmy, też dajcie znać. Przyda się to albo nam, albo kolejnym osobom, które będą ten film oglądały. Na razie.